Lecimy z rakietą Helios, różnokolorowe gwiazdki. Rakieta klasy drugiej. Nawet ładna jak na taką popierdółkę. Lecimy z wulkanikiem. Zobaczymy co to za cudeńko. Robimy porównanie Pyro Speed i wirujący bączek. Wirujący bączek jest większy, aczkolwiek wagowo już nie jestem pewien. Zobaczymy. Zaczniemy od wirującego bączka. Fail. Nie, ląd się. Fajnie. A, dostałem jakimś kamekiem. Fajnie. Gdzie ten ląd? Dobra, mam. A, wyłącz. Pyro Speed. Szybszy. Zdecydowanie szybszy. Ma speeda. Ale gorszy. Tylko się kręci. Więc wirujący bączek wygrywa. Większy jednak. Większa moc. No. Razi bardzo, nie? To jest turboskop. Kurwa, pierdala. No i gitara, bardzo ładnie było dzisiaj. Poporowo. O co ty? Chciałem porównać dwa podobne produkty. Jeden z zestawu Jorge, drugi niemiecki. Są to takie trzeszczące główienka. Zobaczymy, czy zarówno te, jak i te są gówniane, czy może jedne są mniej gówniane. Sprawdźmy to. Zacznijmy od tego Hermesa z zestawu. Mega gówno. Mega gówno, dokładnie. Zobaczmy teraz. No, chociaż długo się pali. Drugie gówno. Czy to to samo? Co to tak lekko poleciało? E no, lepsze gówno. Chociaż krótsze. Krótsze, ale lepsze. Dobra, to zróbmy może z nich wszystkich jedno wielkie. Jedno wielkie słońce, bo przecież to jest zabawka dla dzieci, ja już nie mam 15 lat. Nie wiem, czy to się tak uda. A w ręce odpal i rzuć. Wszystkie? Wszystkie. Wszystkie. Teraz wszystkie Hermesy. Hermesów zostało 4.
gorsze, tam to było lepsze. Mega gówno. Testujemy satelitkę. Na razie od komety. Na razie to największe gówno, jakie kiedykolwiek miałem z tych motylkowych, wirujących rzeczy. Ale może mój werdykt jest przedwczesny. To jest druga paczka. Jakby ta prosta leciała. Dwa małe wulkaniki. 20 groszy jeden. O, ale daje. Dobra, lecimy żabki. Jakie to jest gówniane. Nie wiadomo, jak to się zachowa. Stellar... Idzie? Stellar Surprise. To wybucha czy piszczy, co to robi? Nie, to nie wybucha. Więc nie trzeba iść dalej. Dobra ludzie, powiem wprost, wyrzutnia Fire Tiger P5000 od Superpower, kaliber 17 mm, naprawdę mega, mega, w stosunek jakości do ceny mega, jak widać 9 strzałów, widzieliście to przed chwilą, 9 strzałów, mega rozpryski, mega efekt hukowy i wizualny, koszt 8 zł, to naprawdę deklasuje, ja naprawdę od razu po świętach jadę i zamierzam kupić co najmniej z 5 tych wyrzutni. Naprawdę za tą cenę hit, mega hit, polecam.